To jest moja czwarta edycja, więc no, bardzo lubię te imprezy. Cieszę się, że mogę tu być czwarty raz, ale też mogę ocenić przez pryzmat już tych trzech wcześniej odbytych. Zupełna zmiana kierunku, mniej umiejętnościowych porad, jak robić, jak lepiej pisać, jaki layout, jak negocjować i tak dalej. O wiele mniej takich tematów i o wiele bardziej społecznie, czysto inspirująco. Bardziej jak TED, a ja bardzo lubię TEDa, TEDxa, więc fajnie, podoba mi się. W swojej prezentacji opowiadałeś, że nie ma rzeczy niemożliwych i tobie nikt nie powiedział, że nie można blogować o kulturze. Natomiast często jest tak, że organizacje pozarządowe właśnie czują ten moment, są przekonywane o tym, że to, co chcą zrobić, to się nie uda. Ludzie mówią, że nie, nie róbcie, nie zawracajcie sobie tym głowy. Warto jednak próbować? Jak najbardziej warto. Mam taką może anegdotkę, troszeczkę nie wprost. Są w Stanach duże targi jedzeniowe, ale też zdrowotne. Zdrowa żywność jest tam promowana. I generalnie większość marek tam przyjeżdża, bo wypada, no bo co może być tam sexy w marchewkach, no nie, czy tam w jakimś kaszy gryczanej. Mają sobie te zwykłe jakieś tam takie te swoje parcele wykupione, no i generalnie nuda. I w tym roku, w zeszłym roku przyjechała jedna firma, która po prostu zdominowała, wszyscy o nich napisali, bo zamiast nudnej parceli oni przywieźli 5-metrową przeogromną jaskrawo-pomarańczową budę, która była cała w marchew, w ogóle wszystko było w marchew. I napisał o tym każdy, bo im się chciało, bo doszli do wniosku, że to jest ich jedyny strzał. To, że wszyscy sądzą, że się nie da zrobić ciekawego materiału o zdrowym jedzeniu, dało im tylko siłę, bo wiedzieli, że nie będą mieli konkurencji. No i w tym momencie ta firma zarabia tam ileś, któryś milion dziennie, a dzięki ma też jakby już zapisane, jak bardzo pomogła zdrowotnie młodym ludziom. Podczas swojej prezentacji mówiłeś jeszcze, że ważne jest nie tylko to, kogo się słucha, ale także jak się słucha. Jakbyś mógł powiedzieć organizacjom pozarządowym, dać im jakąś radę, kogo powinni słuchać i jak powinni to robić? Wszystkich. Jak ja się zastanawiam, z kim pograć w planszówki wieczorem, to wybieram ludzi, których lubię, ale na przykład są amerykańscy blogerzy, których ja nie mogę czytać. Generycznie nie trawię tej osoby, ale jeśli wydadzą jakąś książkę poświęconą, a wiem, że są poczytni, jeśli wydadzą jakąś książkę poświęconą ich metodom, ich spostrzeżeniom, ja ją na 100% przeczytam, bo to, że ja tej osoby prywatnie nie lubię, absolutnie nie oznacza, że ona nie jest wybitna w swojej dziedzinie, w docieraniu do swoich czytelników i sądzę, że to jest najlepsza rada, bo wiem, że bardzo dużo szczególnie organizacji szczytnocelowych, też kulturalnych, na przykład teatry, one się mają za wysoką kulturę, w życiu nie sięgnie na przykład po materiały, jak promować komiks, bo to jest dla nich, to jest w ogóle inny świat, no, a jest dużo wspólnego wbrew pozorom. Ja wiem, że rozmawiam teraz z Wośpem, więc w żaden sposób potem się nie wytłumaczę, że to jest naprawdę, ale naprawdę lubię działalność Wośpu w necie, bo ona jest i nie ma takiego płakania i smutnych piesków zapłakanych, tylko po prostu jest energia, zbieramy rzeczy. Już też wspomnieliśmy wcześniej w rozmowie o tym fenomenalnym zbieraniu pieniędzy na schronisko, na Się Pomaga, gdzie był Piotr Cyrwus i ta cała mafijna otoczka. To jest działalność w necie. To jest idealne zrozumienie tego, na czym polega internet, kiedy internauci dadzą albo poparcie, albo pieniądze, bo można zaprojektować materiał na opcję A, czyli lajki, na opcję B, 5 złotówki i ktoś to zrozumiał, pokazuje, że można i no to są moje przykłady. Nazywam się Andrzej Tucholski, prowadzę bloga jestkultura.pl o kulturze i miejskim lifestyle'u. Staram się w nim pokazywać, że kultura jest wszystko to, co nas otacza, nawet jeśli się tego nie spodziewamy i będzie im bardzo miło, jeśli zajrzycie.